Siemanko, ja jestem Hubert, a dzisiaj na zdrowym zoncie kempingowanie na naszym prywatnym kempingu. Tak, dzisiaj widzimy się u nas na działce, taki luźny film z tego, co tutaj się u nas dzieje. Grillujemy sobie właśnie po całym dniu pracy, troszkę pokosiliśmy trawkę, pomalowaliśmy, w sumie Zuzanna pomalowała kibelek, bo dostawiliśmy sobie kibelek na działkę, taki już docelowy, budowlany, drewniany, on sobie stoi tam w kącie. No i tak to wygląda. Mieliśmy trochę gości, więc dużo nie nagrywałem, bo chcieliśmy sobie troszkę też poczynować, porozmawiać, posiedzieć i było bardzo miło i przyjemnie. A teraz pokażę Wam trochę, co się zmieniło u nas w międzyczasie na tej działeczce. A wygląda to tak, że no urządziliśmy się z tym domkiem narzędziowym. Piękny, ładny, pomalowany. Przyczepa stoi tu, gdzie powinna. Kostkę pod przyczepą będę musiał troszkę poprawić, ale o tym zrobię osobny film. Poprawki budowlane, poprawki brukarskie, takie rzeczy. No tutaj po małej, krótkiej biesiadzie trochę syf na stoliczku. Doszła nam tutaj studnia, o której nie mówiłem. Mamy studnię głębinową. Kranik wystaje sobie z ziemi. Tak to wygląda, taki właz plastikowy. No i tutaj jest miejsce po tej ziemi, która była tutaj wysypywana w momencie nabijania tej studni, bo to jest studnia nabijana. No i tutaj musimy sobie nawieźć ziemi trochę i w ogóle, bo ten cały urobek z tej studni ja sobie przeznaczyłem na to, żeby go wysypać tutaj dookoła z tyłu, żeby nam się te płyty nie osuwały, i to też muszę tutaj ładnie porozgarniać, poubijać i w ogóle. W międzyczasie trochę nam tutaj krzaki porosły. Pokażę Wam agrest. Pyk. Pyk z tej strony. O, proszę, jakie piękne agrestowe kule. No, trochę zaskakujące jest to dla mnie osobiście, że tych owoców porosło. Tutaj te jagody wszystkie to wyżarły jakieś króliki, zające i inne jakieś ptaszory, które sobie tutaj urzędują, bo było parę tych jagód, ale żadnej z nich nie widać. Teraz Wam pokażę jeszcze drzewa, jak nam porosły. Te wszystkie, które zostały posiane. Posadzone, nie posiane. Ty ogrodnik ze mnie taki właśnie. I tutaj nasza piękna grusza, którą trochę zjadają jakieś mszyce czy inne. Trochę te liście są takie podjedzone. Pyk, do góry spojrzenie. Kolejny drzewiec. No ten nie ma żadnych owoców. No i tutaj jest piękna śliwa. Ja jestem w szoku, że tyle tego porosło. Piękne, duże śliwy. No i tutaj mamy wisienkę. Się okazuje, że to jest wiśnia, a nie jakaś ręgloda czy inna. Tak się znam właśnie na drzewach i zostałem trochę wprowadzony w błąd, ale co z tego? Wisienki to są bardzo smaczne dla Zuzanny oczywiście owocki, bo ja nie lubię za bardzo takie kwaśne i tak dalej, ale Zuzanna lubi, więc fajnie, że je mamy. No i grillowanko. Pokażę Wam w tym filmie jeszcze, co tutaj sobie porobiliśmy, jak podchillowaliśmy i w ogóle także relaksacyjnie i działkowo, jak to na prywatnym kempingu. Wege uczta, serowo-warzywnie. Tutaj mamy sobie dziurę naszą, w naszej parceli, że tak to nazwę, w której mam takie paliki do pocięcia na ognisko i to też tym będę się zajmował prawdopodobnie dzisiaj, żeby troszkę ognicho sobie tutaj
napalić. Doszły nam tutaj na działeczce jeszcze dwa krzaki, których nie pokazywałem. A mianowicie tutaj jest taki piękny krzak. O, to jest on. Ale co to jest za krzak, to ja pojęcia nie mam, więc nie będę się wypowiadał. Coś ładnego na pewno. I tutaj wspaniałe drzewo, które jest jakimś tam śliwowiśnią czy coś. Piękne, ładne, czerwone sobie rośnie i oby takie wyrosło i mam nadzieję, że przyjmie się. Taki prezent dostaliśmy. Dziękuję. Kibel na swoim miejscu, można się łamać. Mamy u siebie też bardzo niepożądanego mieszkańca, jakim jest szerszeń. Może nie będziemy go denerwować, ale on sobie tutaj siada z jakiegoś powodu. Ale bydlak duży. Uciekamy stąd. Jo,